Szanowni Państwo, serdecznie wszystkich witam i otwieram 63. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Bardzo serdecznie witam wszystkich radnych, bardzo serdecznie witam gości. Na sesji jest pan mecenas Łukasz Parzych, jest pani Teresa Śliwczyńska, nasz skarbnik powiatowy, jest pani sekretarz, pani Aleksandra Siemaszko i pani Ula Puska, która jest szefem Biura Rady. Witam również pana dyrektora Grzegorza Monkiewicza, dyrektora i naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Powiatowego, Starostwa Powiatowego, przepraszam. Witam wszystkich, którzy nas oglądają za pomocą telewizji Barsat, naszej tu lokalnej telewizji. Witam również tą telewizję Barsat naszą. Witam wszystkich Państwa. Chciałbym na początku też powiedzieć, że sesja została zwołana na podstawie artykułu 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, jak zwykle zresztą. I chciałbym też powiedzieć, że zgodnie też z odpowiednimi ustawami, głównie związanymi ze zwalczaniem COVID-19, dopuszcza się możliwość uczestnictwa zdalnego. Chciałbym też poinformować, o tym już w zasadzie wspomniałem, że sesja jest rejestrowana, nagrywana, można nas oglądać online w czasie rzeczywistym, a to oznacza, że jeśli Państwo jesteście na sesji, to zgadzacie się na publikację swojego wizerunku. Porządek dzisiejszych obrad został Państwu radnym wszystkim dostarczony, jest doskonale znany. Ale zanim zaczniemy procedować ten porządek obrad, to sprawdźmy, czy jesteśmy władni to zrobić. To znaczy sprawdźmy po prostu kworum. Dlatego bardzo proszę w tej chwili o sprawdzenie kworum, o przyciśnięcie zakładki kworum w Waszych komputerach. Bardzo proszę. Poczekajmy chwileczkę, ponieważ niektóre radni dopiero się logują, ale za chwileczkę mam nadzieję, że będzie można to zrobić. O, już chyba powoli zaczyna się coś tam dziać na naszym tutaj w naszych komputerach, także bardzo proszę. Poszło. Tak jest. Już jest wszystko w porządku. O, już jest. Jeszcze chwilę zaczekamy. Jeszcze chwilę zaczekamy, bo ale panowie, proszę o ciszę, sesja już trwa, także proszę teraz nie rozmawiać. Dobrze. Szanowni Państwo, stwierdzam w tym momencie, że obecnych na sesji jest dzisiaj 14 radnych, 3 osoby są nieobecne. Nieobecny jest pan Zbigniew Szyszka, pan Bartłomiej Hilmanowicz i pan Marcin Przybysz. A to oznacza, że sesja dzisiejsza jest prawomocna, możemy podejmować prawomocne decyzje. I teraz wracam do proponowanego porządku obrad. Na początek zapytam tylko, czy są jakieś wnioski do porządku obrad tego, który Państwo otrzymali.
Nie widzę. Wobec tego przeczytam porządek obrad i spróbujemy go przegłosować. Proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy. Otwarcie obrad 63. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Punkt drugi. Stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci. Ustalenie porządku obrad. Punkt czwarty. Przyjęcie protokołu z obrad 62. sesji Rady Powiatu. Punkt piąty. Informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. Punkt szósty. Blok oświatowy. Punkt siódmy. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych za 2021 rok. Punkt ósmy. Możliwość złożenia wyjaśnień przez radnego Zbigniewa Szyszkę. Punkt dziewiąty. Podjęcie uchwał w sprawach. I tutaj podpunkty A. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2022-2032. Punkt B. Zmiany w budżecie powiatu na rok 2022. Punkt C. Wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie określenia zasad zbycia aktywów trwałych, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie przez szpital. Podpunkt D. Ustalenie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi w granicach administracyjnych Rady Powiatu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2023 roku. Podpunkt E. Wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat bartoszycki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Podpunkt F. Wprowadzenie zmian w uchwale 54/257/2022 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON w 2022 roku. Podpunkt G. Rozpatrzenie skargi na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach. Podpunkt H. Stwierdzenie wygaśnięcie mandatu radnego powiatu. Punkt 10. Sprawy różne. I punkt 11. Zamknięcie obrad 63. Rady Powiatu Bartoszyckiego. Tak wygląda, Szanowni Państwo, porządek obrad i poddaję ten porządek obrad pod głosowanie. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tego porządku? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że wszyscy radni obecni na sesji przyjęli porządek dzisiejszych obrad. Dobrze, to w takim razie przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to przyjęcie protokołów z obrad 62. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Jeśli nie usłyszę żadnych uwag, wniosków, to potraktuję to, że Rada protokół przyjęła. Nie widzę, wobec tego stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego przyjęła protokół z obrad 62. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Punkt 5. Informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacja uchwał Rady Powiatu. I w tym celu bardzo proszę o zabranie głosu pana starostę Jana Zbigniewa Nadolnego. Dziękuję panie przewodniczący. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy kolejnymi sesjami Rady Powiatu, to jest pomiędzy 28 września a 26 października 2022 roku, to znaczy pomiędzy 62 a 63 sesją Rady Powiatu. W powyższym okresie zarząd obradował na dwóch posiedzeniach. To jest w dniach 11 oraz 18 października 2022 roku, na których podjęto następujące uchwały. Uchwała nr 163/465/2022 z dnia 11 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022. I tutaj zmiany wynikają głównie z decyzji wojewody warmińsko-mazurskiego, bo dotyczy to zwiększenia planu dotacji celowych oraz zwiększenia planu na środki Funduszu Pomocy Ukrainie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach. Zmiany dotyczą również przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami. Uchwała nr 163/466/2022 z dnia 11 października 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2022-2032.
Uchwała kolejna 163/467/2022 z dnia 11 października 2022 roku w sprawie wyznaczenia i upoważnienia realizatora umowy ze strony powiatu z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. I tutaj zarząd wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach na realizatora zadania wykonywanego w ramach projektu Samodzielność, Aktywność, Mobilność. Dostępne mieszkanie i upoważnił dyrektor Brygidę Adamaitis do wykonywania obowiązków jednostki samorządu w związku z realizacją wyżej wymienionego zadania. Uchwała 163/468/2022 z dnia 11 października 2022 roku w sprawie wyznaczenia i upoważnienia realizatora umowy ze strony powiatu z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tutaj zarząd wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach na realizatora zadania wykonywanego w ramach projektu Samodzielność, Aktywność, Mobilność. Mieszkanie dla absolwenta. I upoważnił dyrektor Brygidę Adamaitis do wykonywania obowiązków jednostki samorządu w związku z realizacją właśnie wyżej wymienionego zadania. Uchwała 163/469/2022 z dnia 11 października 2022 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika rzeczowego majątku ruchomego. W tej kwestii zarząd wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie właśnie starostwu powiatowemu w Bartoszycach składnika rzeczowego w postaci samochodu osobowego marki Ford Focus, będącego na stanie, dotychczasowym stanie Powiatowego Urzędu Pracy w Bartoszycach. Kolejna uchwała 163/470/2022 z dnia 11 października 2022 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego jednostki powiatu. I tutaj na wniosek dyrektora jednostki uchwalono regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Bartoszycach. Uchwała 164/471/2022 z dnia 18 października 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 imienia Kresowiaków w Bartoszycach do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych do realizacji priorytetu trzeciego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Zarząd udzielił upoważnienia panu dyrektorowi Jerzemu Dziemieńczykowi do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych do realizacji wyżej właśnie wymienionego zadania. Uchwała nr 164/472/2022 z dnia 18 października 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego imienia Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach. I tutaj pełnomocnictwo upoważnia dyrektora do działania w imieniu właśnie powiatu bartoszyckiego we wszystkich sprawach związanych z realizacją projektu pod nazwą Pilotażowe wdrożenie modelu specjalistycznych centrów wspierających edukację włączającą. Uchwała kolejna nr 164/473/2022 z dnia 18 października 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia realizatora porozumienia programu kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem na lata 2022-2026. I tutaj ze strony powiatu oraz właśnie wydanie tego upoważnienia. Uchwała podjęta w związku ze zmianą stanowiska spełniającego obowiązki dyrektora na dyrektora placówki. Szanowni Państwo, tradycyjnie w okresie właśnie przedsesyjnym Zarząd Powiatu na swych posiedzeniach zajmował się sprawami związanymi z przygotowaniem materiałów pod obrady dzisiejszej sesji. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w dalszej części naszej sesji będę uczestniczył w trybie zdalnym, ponieważ no, bardzo ważne sprawy nie pozwalają mi tutaj dłużej pozostać. Dosłownie za 10 minut będę musiał Państwa opuścić. W sprawach formalnych jest tutaj upoważniona do przyjmowania wszelkich uwag i innych rzeczy, interpelacji pani sekretarz, no a resztę to już pan przewodniczący tutaj będzie prowadził. Także bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo panu staroście za tę informację. My przechodzimy do kolejnej informacji tak naprawdę, bo blok oświatowy. Blok oświatowy to jest, Szanowni Państwo, informacja o szkołach powiatowych, czyli szkołach ponadpodstawowych.
Wszyscy Państwo otrzymali taką informację. Również wczoraj na Komisji do Spraw Budżetu i Spraw Powiatu sprawa była omawiana. Na sesji obecny jest Pan Naczelnik Wydziału Edukacji. I czy jakieś uwagi do tego bloku oświatowego są w tej chwili? Pan, proszę bardzo, Pan Radny Olejnik. Proszę uprzejmie. Ja miałbym tylko taką jedną uwagę. Może nie jedną, ale główną moją uwagą jest to, że zawsze na bloku oświatowym byli zapraszani dyrektorzy szkół. Była to doskonała okazja, żeby nawet w tej chwili jest kilku nowych dyrektorów, żeby ich poznać, żeby społeczeństwo też ich poznało. Była okazja się zaprezentować, zareklamować szkoły. No i oczywiście bezpośrednio moglibyśmy zadawać im jakieś pytania co do ich tam problemów, bolączek. No dzisiaj jest pan dyrektor. Nie wiem, czy dyrektorzy szkół już nie mogą przychodzić na sesję. Dlaczego nie są zaproszeni? Bo taka była tradycja i wydaje mi się, że ta tradycja była bardzo dobra. Chociażby. No, dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Wobec tego stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła informację o oświacie. I kolejny punkt to jest informacja o analizie oświadczeń majątkowych za 2021 rok. I tutaj Państwu przeczytam. Analiza oświadczeń majątkowych radnych powiatu bartoszewskiego za 2021 rok. Przepraszam, pan starosta jeszcze. Nie, ja myślałem, że jeszcze to chwilka była czasu, miałem, więc myślałem, że może trzeba będzie odpowiadać, ale myślę, że to na końcu rozumiem, w sprawach różnych, tak? Tak jest. No właśnie. Jeżeli można tutaj do tej odpowiedzi. Proszę Państwa, blok oświatowy, gdzie oświata stanowi 50% budżetu, trwał pół minuty. Dziękuję. No, dziękuję. Analiza oświadczeń majątkowych radnych powiatu bartoszewskiego za 2021 rok wykazała drobne nieprawidłowości. To jest, nie podano informacji, w jakiej wysokości były zaciągane kredyty, pożyczki i kwoty pozostałych do spłaty na dzień 31 grudnia 2021 rok. Nie podano w związku z jakim zdarzeniem zaciągnięto kredyt. Nie podano wysokości przychodu z działalności gospodarczej. Wykazano przychód, a nie dochód. Nieprawidłowo wskazano miejsca położenia nieruchomości. Radny Zbigniew Szyszka nie złożył oświadczenia majątkowego mimo upływu dodatkowego terminu, w związku z czym w porządku obrad dzisiejszej sesji znajduje się projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Analiza oświadczenia majątkowego przewodniczącego rady wykazała drobne nieprawidłowości jak wyżej. Analiza oświadczenia majątkowego starosty nie wykazała nieprawidłowości i pomimo powyższych braków i nie wykazanych pełnych danych w złożonych oświadczeniach nie znaleziono podstaw do wystąpienia z wnioskiem o kontrolę oświadczeń do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Czyli tak wygląda informacja o oświadczeniach majątkowych. Kolejny punkt to jest punkt 8. Możliwość złożenia wyjaśnień przez radnego Zbigniewa Szyszkę. Nie ma Zbigniewa Szyszki, także przechodzimy do kolejnych uchwał, czyli podjęcie uchwał w sprawach. I pierwsza uchwała to jest zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego na lata 2022-2032. I to jest uchwała, zaraz, gdzie ja ją mam. Ja
Przepraszam, gdzieś ta uchwała mi się tutaj podziała. Tak jest. Uchwała numer 63, łamane na 291, łamane na 22 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 26 października 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 22-32 i po odpowiedniej podstawie prawnej Rada Powiatu uchwala, co następuje. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bartoszyckiego na lata 22-32 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 22-32 stanowi załącznik do nr 3 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierzy się Zarządowi Powiatu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I poddaję uchwałę pod głosowanie. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? No i jeszcze pan Zduniuk. No i jeszcze pan Ryszard Zduniuk, proszę bardzo zagłosować. O, dobra. Fajnie, czyli uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała to jest uchwała numer 63, łamane na 292, łamane na 2022 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 26 października 2022 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2022. Na podstawie odpowiednich uchwał Rada Powiatu uchwala, co następuje. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 6 234 702. Słucham? Tak, 6 634 724 zł 48 groszy zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody powiatu po zmianach wynoszą 102 082 1574 zł 49 groszy. Dochody bieżące w wysokości 98 565 726 zł 6 groszy. Dochody majątkowe w wysokości 3516 848 zł 43 grosze. Paragraf drugi. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 158 117 zł 28 groszy zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą 114 996 817 zł 17 groszy, a wydatki bieżące w wysokości 92
1 354 268,38 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 22 642 549,39 zł. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 21 943 353,59 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 696 195,80 zł zgodnie z załącznikiem 3b. Czwarty, wydatki i dochody związane z realizacją jeden z zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowią załącznik nr 4a i 4b. Zadań zrealizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 9. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 5 614 042,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 12 914 243,28 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 3 173 700 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 5 261 333,71 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 4 479 209,57 zł. Przychody budżetu w wysokości 17 740 543 zł, rozchody w wysokości 4 826 300 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z tytułu realizacji dodatkowych zadań związanych z realizacją ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 583 z późniejszymi zmianami. Dochody w wysokości 24 948,16 zł. Wydatki w wysokości 24 948,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 7. Już niewiele zostało do końca, proszę być cierpliwym. Paragraf 5. Ustala się przychody, dochody i wydatki na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Monitor Polski z 2020 roku, pozycja 662 i ustawy z 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 568 z późniejszymi zmianami. I tu punkt pierwszy. Przychody w wysokości 2 683 726,99 zł. Dochody za 2022 rok 282 694,23 zł. Wydatki w wysokości 2 661 201,50 zł. Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2022 roku wynosi 305 219,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 8. Paragraf 6. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 4 000 000 zł. Rezerwa celowa na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po zmianie wynosi 1 123 688 zł. I paragraf 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 października 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Mazurskiego. No, przebrnęliśmy przez te uchwały. Wobec tego pytań nie widzę. Wobec tego przechodzimy do głosowania i zadaję wobec tego Państwu pytanie. Kto z Panów Radnych jest za przyjęciem tej uchwały budżetowej? Kto jest przeciwny, a kto się wstrzymał od głosu? Ja tylko przypomnę, że ta pierwsza uchwała, którą podjęliśmy, której nie mogłem znaleźć, ale w końcu znalazłem, jest jakby pochodną tej uchwały, którą w tej chwili podejmujemy. 14 osób za, czyli wszyscy radni obecni na sali są za tą uchwałą. Przechodzimy w to wobec tego do kolejnej uchwały. Kolejna uchwała, Szanowni Państwo, jest następująca. Przeczytam ją. Uchwała numer 40/63/293/2022 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 26 października 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie określenia zasad zbycia aktów trwałych, oddania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie przez szpital. Po odpowiedniej podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy w uchwale numer 38/153/216 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 28 października 2016 roku w sprawie określenia zasad zbycia aktów trwałych, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie przez szpital. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2016 roku, pozycja 39.19, paragraf 7, ustęp 3 otrzymuje brzmienie. 3. Zakazuje się zbycia, najmu, dzierżawy oraz oddania w użytkowanie lub użyczenie podmiotom świadczącym usługi mające charakter konkurencyjny w stosunku do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez zakład. Paragraf 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bartoszyckiego. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tak wygląda treść uchwały. Nie widzę pytań. A jeszcze ja, szukając tej pierwszej uchwały, zapomniałem jakby tu w ferworze walki powiedzieć Państwu, że Komisja Budżetowa, obradując wczoraj, opiniowała te uchwały i opiniowała je pozytywnie. Pan Przewodniczący może to potwierdzić. Słucham? Nie rozumiem. Ze sobą, ponieważ się pogubiłem. Może Pan tego nie zauważył, ale ja zauważyłem. Szanowni Państwo, tak czasami bywa. No, człowiek nie jest w 100% sprawny nigdy. Czasami bywa, że coś tam się pogubi. Ale uchwała, Szanowni Państwo, przeczytana. Wobec tego możemy przejść do głosowania. Zadaję pytanie. Kto z Panów Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, Szanowni Państwo, że Rada Powiatu Bartoszyckiego przyjęła tę uchwałę do realizacji. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała, która już raz mi się ona otworzy. W sprawie uchwała numer 63/294/2022 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 26 października 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi w granicach administracyjnych Powiatu Bartoszyckiego i jego parkowania
jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdów. I tutaj też jest odpowiednia podstawa prawna i dalej jest uchwała, ona jest dość długa i ja może jej nie będę już czytał w tej chwili, dlatego że ona w zasadzie powiela tę uchwałę, która była w ubiegłym roku i standardowo taką uchwałę przyjmujemy. Chyba że Państwo macie pytania, to jest tutaj Pan Naczelnik Wydziału Komunikacji, Pan Tomasz Karolewski. Jeśli nie widzę pytań do Pana Naczelnika, to myślę, że mogę przejść do głosowania. Tak? Wobec tego, Szanowni Państwo, zadaję Państwu pytanie. Kto z Panów Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę. Kto jest za, kto jest przeciw, a kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła tę uchwałę do realizacji 14 głosami, czyli wszystkimi głosami, którzy są obecni, głosami wszystkich radnych, którzy są obecni na sali obrad. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnej uchwały. Tym razem jest to uchwała numer 63/295/2022 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 26 października 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest lub zarządzającym jest Powiat Bartoszewski oraz warunków i zasad skorzystania z tych przystanków. Na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej też Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala tutaj, co następuje. Też nie będę czytał tej uchwały, dlatego że ona jest prosta i chyba że Państwo chcecie, żebym przeczytał. Nie, wobec tego poddaję w takim razie tę uchwałę pod głosowanie. Tak, słucham. Pan radny Olejnik, proszę uprzejmie. Może nie tak dokładnie w sprawie tej uchwały, ale chyba nie będę jednak mógł zadać pytania, bo nie ma pana starosty. Chciałem zapytać po prostu, co się dzieje z tymi zapowiedziami wykluczenia komunikacyjnego. Czy w naszym powiecie coś w tym kierunku zrobiono? Czy są panie radny, miejsca... ale jeśli można, to w sprawach różnych, dobrze? Okej. Okay. Bo to jest akurat nie na temat. Wobec tego poddaję pod głosowanie tę uchwałę. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto z panów radnych jest przeciwny? A kto z panów radnych wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła tę uchwałę jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Tym razem kolejna uchwała ma następujące brzmienie. Uchwała nr 63/296/2022 Rady Powiatu Bartoszewskiego w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 54/257/2022 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON w 2022 roku. Uchwała jest wszystkim Państwu doskonale znana. Też pozwólcie Państwo, że nie będę jej czytał, bo jest dość długa. Czyli myślę, że chyba, że są jakieś uwagi do... Nie widzę, to wobec tego poddaję uchwałę pod głosowanie. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego jednogłośnie przyjęła tę uchwałę do realizacji. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Kolejna uchwała jest następująca. Uchwała nr 63/297/2022 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 26 października 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach. Na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Podpunkt pierwszy.
po zapoznaniu się z dokumentacją, skargą mieszkańca Bisztynka na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach, data wpływu do Starostwa Powiatowego 30 września 2022 roku. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rada Powiatu Bartoszyckiego uznaje skargę za bezzasadną. Punkt drugi. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały. Paragraf drugi. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Powiatu do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Patrzę, czy są jakieś uwagi do uchwały. Nie, wobec tego poddaję pod głosowanie tę uchwałę. Przypomnę tylko, że uchwała mówi o tym, że skarga jest bezzasadna. Dlatego bardzo proszę, kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? A kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, szanowni państwo, że Rada Powiatu Bartoszyckiego przyjęła tę uchwałę do realizacji. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Ta uchwała już jest jakby drugą z kolei, podobną na ostatniej sesji, czy na przedostatniej sesji, taką podobną uchwałę już podejmowaliśmy. Uchwała nr 63/298/2022 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 26 października 2022 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego powiatu. Na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej Rada Powiatu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Zbigniewa Szyszki w związku z niezłożeniem, przepraszam, niezłożeniem oświadczenia majątkowego mimo upływu dodatkowego terminu, o którym mowa w artykule 25c ustęp 5a ustawy o samorządzie powiatowym. Paragraf drugi. Uchwałę przekazuje się zainteresowanemu wojewodzie warmińsko-mazurskiemu oraz komisarzowi wyborczemu. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu rady. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu. Ja tu tylko dodam, że ta uchwała jest skutkiem tego, że wojewoda warmińsko-mazurski jakby wezwał Radę Powiatu do podjęcia takiej uchwały, dlatego ją podejmujemy, ponieważ ostatnia uchwała była nieprzyjęta, ponieważ wszyscy się wstrzymali od głosu. Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. Jeśli nie podejmiemy dzisiaj tej uchwały, to wojewoda warmińsko-mazurski wyda wtedy zarządzenie zastępcze, które jakby będzie kończyło sprawę mandatu pana radnego Zbigniewa Szyszki. Pan Zbigniew Szyszka dzisiaj jest nieobecny. Miał możliwość, jak państwo wiecie, złożenia odpowiednich wyjaśnień. Trudno nie było pana radnego. Wobec tego myślę, że mogę poddać pod głosowanie tę uchwałę. Wobec tego zadaję pytanie, kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu no niestety nie podjęła tej uchwały. Wszyscy radni wstrzymali się od głosu. No każdy ma prawo głosować jak chce, prawda? Wobec tego mimo oczywistego zaistnienia warunków do wygaśnięcia mandatu w tej chwili Rada nie podjęła tej uchwały. Wobec tego w tej chwili pan wojewoda wyda najprawdopodobniej w niedługim czasie zarządzenie zastępcze, które jakby już sprawę kończy. Szanowni państwo, tyle uchwały. Skończyliśmy właśnie podejmowanie wszystkich uchwał, jakie były przewidziane w dzisiejszym
porządku obrad. Przechodzimy do spraw różnych. Bardzo proszę, czy są jakieś pytania, sprawy różne? Kto miał ochotę zabrać głos? Proszę bardzo. Proszę, pan Piotr Stapej. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja mam tutaj takie pytanie do zarządu odnośnie tych doniesień prasowych związanych z tym, co się dzieje w obwodzie kaliningradzkim, czyli prób otworzenia przestrzeni powietrznej, a jak wiemy, nasz powiat bezpośrednio graniczy z obwodem kaliningradzkim. Czy państwo, czy zarząd ma informacje od specjalnych służb, które, czyli Straży Granicznej, czy faktycznie jest to tylko informacja medialna, czy faktycznie coś się dzieje, czy my jako powiat jesteśmy przygotowani na ewentualność taka, jaka jest na granicy polsko-białoruskiej. Dziękuję. Ja myślę, że to jest w zasadzie pytanie do służb, prawda, które... czy ktoś z zarządu albo pani sekretarz chciałaby na ten temat coś powiedzieć? Tak, tak, bardzo proszę, ale pani sekretarz do mikrofonu, jeśli można, dobrze? Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, pytanie było skierowane do zarządu. Czy zarząd ma już jakieś informacje? Na tą chwilę zarząd nie posiada żadnych informacji i tak jak tutaj pan przewodniczący powiedział, jest to sprawa służb i obrony granic, co nie znaczy, że jak gdyby nie jest to w zainteresowaniu zarządu. Natomiast samych informacji, które można byłoby tutaj przekazać wszystkim państwu, zarząd nie posiada. Dziękuję bardzo. Zresztą też mi się wydaje, że na temat ten, o który pan pyta, nie wszystko można mówić. Ale to jest tylko mój domysł, prawda, że to tak właśnie jest. Bo ja też na ten temat nic nie wiem. Proszę, pan Mirosław Olejnik, proszę uprzejmie. Miałem kilka pytań do pana starosty, ale pan starosta jest, no bo głosuje, ale go nie ma, więc nie wiem, jak tak to traktować. Tak bywa czasami rzeczywiście i w tym wypadku tak właśnie jest, więc poczekam, aż będę mógł zadać panu staroście te pytania następnym bardzo razem. Dziękuję. Proszę, chociaż na pewne pytania mogłaby odpowiedzieć pani sekretarz również, która reprezentuje pana starostę. Panie przewodniczący, panie radny, może proszę złożyć też zapytania w formie pisemnej, jako interpelację i jak pan sobie życzy, pan starosta odpowie na piśmie panu na zadane pytania. Czy jeszcze ktoś chciałby zadać jakieś pytanie? Nie widzę, wobec tego tak na zakończenie sesji pozwólcie państwo, że kilka słów powiem na temat święta, które się zbliża. Zbliża się święto wszystkich świętych i zaduszki. Wobec tego życzę państwu takiej zadumy, refleksji, bo to piękne święto wszystkich świętych, tak naprawdę radosne. Prawda? I życzę państwu też bezpieczeństwa, dlatego że ruch na drogach będzie duży. Także apeluję do państwa o to, żeby uważać na drogach, być bezpiecznym, żeby bezpiecznie dojechać na groby swoich najbliższych. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, szanowni radni, szanowni goście. W związku z tym, że porządek sesji został już dzisiaj wyczerpany, to zamykam 63. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję bardzo.